Dariusz Dźwigała po sparingowym meczu z rezerwami Dolkanu Ząbki. Panie trenerze, sprawdzał Pan dzisiaj testowanych zawodników, którzy wrócili z wypożyczeń. Część była też z obecnych Pana podopiecznych. Jak Pan oceni tą grę kontrolną? Przede wszystkim lepiej zawsze grać niż trenować. Ta gra kontrolna dzisiaj miała właśnie na celu, żeby przyjrzeć się zawodnikom, którzy są wypożyczeni. Część z tych zawodników znam od dziecka, tak jak Sapała, Jastrzak, Ciechański, Boruń, bo oni grali w roczniku 9-5 przeciwko mojemu synowi, który grał w Karczewie, także znałem tych chłopaków, wiem, że to są nieźli zawodnicy. Dzisiaj pokazali się cała ta grupa z bardzo dobrej strony. Myślę, że bardzo pożyteczna gra kontrolna i też grali zawodnicy z obecnej pierwszej drużyny, którzy grali też w mniejszym wymiarze czasowym w tej rundzie. Także tak jak powiedziałem, na pewno bardzo ciekawe spotkanie. Pewnie nie dostaniemy konkretnych nazwisk, ale czy ktoś z tu obecnych, tych nowych oczywiście, może liczyć na to, że będzie się Pan jeszcze mu przyglądał w najbliższym czasie? Zaprezentował się bardzo pozytywnie zawodnik ciemnoskóry, Nigeryjczyk, który dzisiaj przyjechał, wysoki, tyłem do bramki, dobrze grający. Dzisiaj wyglądał bardzo fajnie, ale nie wiem, czy to jest poziom tej trzeciej ligi, żeby gdzieś tam zabierać miejsce naszej młodzieży, ale ciekawy chłopak. Przed sparingiem MKS ogłosił, znaczy opublikował listę potencjalnych sparing partnerów. Jest Pan zadowolony z tych zespołów, z którymi się zmierzycie? Z tych, które się udało uzyskać? Ustalałem te gry kontrolne, także ja zawsze, będąc trenerem w każdym klubie, w którym pracowałem, dążyłem do tego, żeby grać z lepszymi od siebie i w tym okresie przygotowawczym mamy sporo zespołów z wyższych lig i żeby się rozwijać, trzeba grać z lepszymi od siebie i uważam, że trzeba dążyć do tego, żeby właśnie na tle tych przeciwników lepszych dorównać i się uczyć na swoim metodach. Podczas naszej ostatniej rozmowy nie był Pan do końca pewien tego, czy zostanie Pan, czyli możemy już wnioskować, że skoro ustalał Pan już o tych sparych partnerów, to są jakieś szanse na przedłużenie tego kontraktu z Polonią? Ja jestem do końca tego roku na pewno i oczywiście porozumiałem się z władzami klubu na dłuższy okres czasu, ale do końca roku wcześniejszych takich ustaleniach i póki jestem do końca roku, a trzeba okres przygotowawczy zaplanować, więc pracuję tak, jak się powinno pracować, jakby się miało kontrakt na dłuższe lata, ale to tak jak powiedziałem, czas przyjdzie na rozmowy, jak skończymy ten przepis. Czyli rozumiem, że na razie wyższe ligi nie kuszą Pana jakimiś ofertami pracy? Nie zajmuję sobie na ten moment głowy żadną. Miałem propozycję z tej samej ligi, nie interesuje mnie to. Pracuję w Polonii i zobaczymy, co przyjdzie. Jeszcze mogę Pana poprosić o ocenę Polonii w tych dwóch ostatnich spotkaniach, ponieważ widział Pan Polonię wcześniej, zanim ją Pan objął. Jest Pan zadowolony z efektów, przynajmniej po tych dwóch pierwszych spotkaniach, które poprowadził Pan jako trener Polonii? Jestem pełen optymizmu i muszę powiedzieć, że z każdym treningiem serducho mi się raduje. Widzę, że w tym zespole potencjał piłkarski bardzo duży. Jak miałbym teraz na podstawie tych 3 tygodni, które pracujemy, powiedzieć, że w tym zespole jest jakiś przypadkowy zawodnik, to bym skłamał, bo i to nie mówię wcale przez jakąś tam kurtuazję. Naprawdę ja uważam, że to są nieźli zawodnicy i tak jak powiedziałem wielokrotnie, dla mnie to jest jakieś nieporozumienie, jakiś szał, że ten zespół jest w tym miejscu, w którym jest. Oczywiście różne etapy są w życiu, są słabsze, gorsze momenty. Akurat my byliśmy w słabszym momencie, trudny moment, ale tak jak powiedziałem, ja jestem spokojny, że ten zespół będzie szedł do przodu i będzie się rozwijał i na pewno mogę tylko żałować, że nie było 2 tych spotkań z rundy wiosennej dodatkowych, bo widzę po chłopakach, że wierzą w to, co robią i że z każdym meczem byłoby lepiej. Jak pan sądzi, jak dużo wzmocnień musimy zrobić na wiosnę? Są jakieś pozycje, które chciałby pan wzmocnić, powmieniać, coś porotować? Są dwie, może trzy pozycje. Wiadomo, że każdy trener chciałby mieć na każdej pozycji po dwóch zawodników równorzędnych. Zdaję sobie sprawę z tego, że w którym miejscu jesteśmy, w której lidze jesteśmy. Wiem, żeby mieć dwóch równorzędnych piłkarzy na tym poziomie, to też trzeba mieć zabezpieczenie finansowe. To nie o to chodzi, żeby tutaj wariować. Wiadomo, że my awansować nie awansujemy. Ja jestem przekonany w 100%, że ten zespół skończy w górnej części tabeli, bo widzę potencjał w tym zespole. Ale tak jak powiedziałem, no są dwie, trzy pozycje, gdzie rozmawiamy z dyrektorem o ewentualnych wzmocnieniach. Tak, dzisiaj to też ta gra kontrolna była podyktowana tym, żeby się przyjrzeć tym chłopakom z dolnej naszej młodzieży, która jest wypożyczona do innych klubów. I tak jak powiedziałem, no, na podstawie tej gry kontrolnej dzisiaj też mogę ich tylko chwalić. Zanim przejdziemy do młodzieży, to jedno pytanie o pana zawodnika, którego oglądało pod Beskidzie Bielsko-Biała, mianowicie o Rafała Kośca. Zmartwiłoby pana to, że Rafał mógłby odejść w razie czego z Polonii? Oczywiście, że tak, zmartwiłoby, bo osłabiłby nas zespół, ale z drugiej strony pierwszy będę, który, jeżeli ktoś z naszych zawodników będzie miał możliwość gry na poziomie Ekstraklasy, to pierwszy go wytknę stąd, bo po to się gra w piłkę, żeby grać w jak najwyższej lidze, żeby grać w reprezentacji. I sam do tego dążyłem, będąc z moim chłopakiem, żeby grać na poziomie Ekstraklasy. I zrobię wszystko, żeby ci zawodnicy nasi, którzy tylko będą mieli możliwość gry na poziomie Ekstraklasy, mają ode mnie pełne poparcie i sam będę proponował, jeżeli oczywiście jest to, tak jak powiedziałem, ze szkodą, ewentualne odejście Rafała byłoby ze szkodą dla naszej drużyny, ale myślę, że ważniejsza jest możliwość gry na poziomie Ekstraklasy Rafała niż gdzieś tam nasz. Mamy na tę pozycję też zmienników. W poprzednim sezonie problemem dużym było wyciąganie zdolnych juniorów z drużyny, która grała w centralnej lidze juniorów. Jak pan sądzi, uda się teraz jakoś próbować tak zrobić, żeby ci najzdolniejsi juniorzy też u pana na wiosnę grali w Polonii, czy raczej będzie się pan opierał na tych młodzieżowcach, których ma pan w tej chwili do dyspozycji? Jeżeli ktoś się będzie wyróżniał, będzie tam dobry piłkarz w drużynie, a jest tam kilku chłopaków, którzy już dostali szansę, chociażby Krzysiek Nożdżonek. Oczywiście najważniejszy jest pierwszy zespół. Jeżeli ktoś będzie przygotowany do tego, żeby grać na poziomie seniora i będzie umiejętności na tyle wystarczające, żeby go właśnie rozwijać z lepszymi od siebie, to jak najbardziej tak. Tutaj nie ma dla mnie znaczenia, jaki to jest. Najważniejszy jest właśnie rozwój klubu i rozwój każdego z tych młodych chłopaków. Trenerze, ode mnie to wszystko. Jeżeli chce trener kogoś pozdrowić, komuś podziękować, no to chwila do trenera. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję.